Cześć, witajcie. Jako że na ostatniej ekspedycji udało nam się zdobyć złotego wektora, postanowiłem sprawdzić, czy jest to faktycznie legendarny statek i warto w niego inwestować, czy może jest to po prostu zardzewiały kadłub pokryty złotolem, a wartość samego statku jest tylko i wyłącznie kolekcjonerska. Porównamy go do moich trzech innych statków, które zdobyłem w trakcie gry. Pierwszy z nich to będzie moja igiełka. Zwykły myśliwiec, który wpadł mi w oko i został w mojej flocie. Drugim z nich będzie Utopia Speeder, statek również z ekspedycji, który można było wygrać dzięki ekspedycji. I trzecim statkiem będzie mój ulubiony na tą chwilę ze względu na swoją prędkość, statek strażników. Także przejdźmy do małego porównania. Na pierwszy ogień pójdą suche statystyki. Rozebrałem całą technologię ze statków, jaką szło zdjąć. Wyjątkiem jest w złotym wektorze złota smuga statku, ponieważ nie byłem pewien, czy mogę ją produkować. Okazało się, że tak, więc stracił tutaj swoją przewagę. Myślałem, że jest ona przypisana tylko i wyłącznie do tego statku, ale możemy ją zamontować w każdym innym statku również, więc tutaj no niestety wektor, złoty wektor stracił swoją przewagę. No i co widzimy na pierwszy rzut oka? Złoty wektor ma najwyższy potencjał obrażeń. Może inaczej, zacznijmy od porównania obu statków z ekspedycji. Tak naprawdę są one identyczne i niczym zupełnie się nie różnią. Wszystkie statystyki, jakie mają na start, są dokładnie takie same, zarówno w złotym wektorze, jak i w Utopii Speederze mamy dokładnie te same cyfry. Być może się różnią trochę bonusami, bo jak wiecie, statki posiadają również bonusy do każdej ze swoich statystyk. No ale na start jest to samo. No i przejdźmy dalej. Skoro już przyjęliśmy, że śmigacz i wektor są to praktycznie te same statki na tą chwilę, kiedy nie mamy zamontowanej żadnej technologii, widzimy, że mają bardzo zbliżone statystyki do zwykłego myśliwca. Jak widzicie, no nie różnią się one prawie wcale jednym, dwoma punktami w tą czy w tamtą, czyli no szału nie ma. Jeśli chodzi zaś o statek strażników, no on tutaj już trochę odbiega, ponieważ jest to chyba bardziej eksplorer niż myśliwiec. Zauważcie, że ma bardzo wysoki zasięg hipernapędu, za to ciut gorsze osiągi, jeśli chodzi o potencjał obrażeń. Więc bardziej tutaj statek strażników zaliczyłbym do eksplorerów niż typowo do myśliwców. No ale dobrze. Zamontujmy sobie na nich technologię. Jeśli chodzi o samą technologię, wszystkie moduły, które będę montował w tych statkach, są identyczne. Zostały one sklonowane, więc wszystkie wartości, jakie są na tych statkach, będą takie same. Warto też tu zwrócić na jedną rzecz uwagę. Rozmieszczenie doładowanych slotów. No szkarłatny tutaj wychodzi najlepiej z tego względu, że ma je wszystkie razem, więc możemy jedną technologię zboostować maksymalnie. Pozostałe statki no mają troszeczkę rozrzucone te doładowane sloty. Na przykład w Needlu no nie będziemy w stanie wymaksować jednej technologii, ponieważ są one od siebie bardzo mocno oddalone. Jeśli chodzi zaś o statki z ekspedycji, jakbyśmy się uparli, możemy trzy doładowane sloty w jedną technologię wmontować, ale by wymagało to trochę kombinowania.
Także przejdźmy do samych statków. Jak już mówiłem, na każdym statku zamontowałem dokładnie taką samą technologię. Zamontowałem ją też dokładnie w tych samych miejscach. Już tutaj się nie bawiłem w przestawianie, na przykład, żeby przenieść silniki w te trzy doładowane sloty, ponieważ teoretycznie byśmy byli w stanie to zrobić. Każde ułożenie na statku mam dokładnie takie samo. Jest to w miarę optymalne ułożenie pod szkarłatnego, pod statek strażników, ponieważ zależało mi jak na najwyższej prędkości. A jak widzieliście, statek strażników ma tutaj cztery doładowane pola obok siebie, więc wszystkie silniki są zboostowane. No już nie chciałem bawić się w przekładanie, ponieważ byśmy musieli przebudować praktycznie całutką technologię od zera, nie? Żeby to jakoś rozsądnie zrobić. No i co, jeśli chodzi o Utopia Speedera i Złotego Wektora, wciąż są identyczne, także mają identyczne bonusy tutaj. Po prostu, która skórka nam się bardziej podoba, tą wybieramy. Jeśli chodzi o statki ekspedycji kontra zwykły myśliwiec znaleziony gdzieś tam w galaktyce, ciut lepszy potencjał obrażeń, minimalnie gorsza tarcza, hipernapęd bardzo zbliżony i manewrowość również bardzo podobna. Także spokojnie możemy statki ekspedycji traktować jako zwykłe myśliwce z minimalnie zboostowanym potencjałem obrażeń. Jeśli zaś chodzi o szkarłatnego, o statek strażników, no mamy tutaj już słabszy potencjał obrażeń. W sumie porównywalny ze zwykłym myśliwcem, 363 do 361, więc nie odstaje od zwykłego myśliwca, jest trochę gorszy niż statki z ekspedycji. Siła tarczy minimalnie mocniejsza niż statki ekspedycyjne, ciut słabsza niż nasza igiełka. Zasięg hipernapędu. No tutaj już hipernapęd robi robotę, ponieważ 1200 do 1900. Tak jak mówiłem, hipernapęd jest potężnym plusem, jeśli chodzi o statki strażników. No i manewrowość. 1100 do 4000, no tutaj cyfry mówią same za siebie. Zdaję sobie sprawę, że mógłbym ciut więcej wyciągnąć na Utopia Speederze i Złotym Wektorze, ale myślę, że maksymalnie byśmy doszli do 2000. Także tak czy siak, no najszybszy wychodzi na to, że wciąż jest statek strażników. A odpowiadając na pytanie, czy warto? Nie są to złe statki, oczywiście, że nie. Mają nie najgorsze statystyki, ale są to statki porównywalne do zwykłych myśliwców, więc uważam, że ich wartość jest po prostu wartością kolekcjonerską. To, że je posiadamy, że ukończyliśmy ekspedycję i tyle. A jeżeli chcemy jakiś fajny statek, spokojnie możemy sobie po prostu poszukać jakiegoś myśliwca, który by nam bardziej przypasował. Chciałem też zrobić porównanie w lodzie, w powietrzu, nad planetą, w kosmosie, ale wydaje mi się, że nie ma to sensu. No, ich statystyki są na tyle zbliżone do siebie, na tyle porównywalne do siebie, że nie będzie tu żadnej różnicy, jeśli chodzi o obrażenia, jeżeli o prędkość, no typowo statek strażników wygrywa, więc pozostałe trzy statki będą się poruszać tak samo. Także, żeby nie przeciągać bez sensu, dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że rozwiałem wątpliwości odnośnie czy warto, czy nie warto latać. No i trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie.